Otwieram 11. sesję Rady Miejskiej w Czersku, zwołaną na dzień 27 października 2015 roku na godzinę 13. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam Panią Burmistrz, Wiceburmistrzów, Panią Skarbnik, witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, przewodniczących osiedli, sołtysów, mieszkańców oraz przedstawicieli mediów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych. Stanowi to kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W kwestiach organizacyjnych nie ma zastępcy przewodniczącego Rady, dlatego do liczenia głosów poprosiłbym jedną osobę z Rady, może Panią Dorotę Miętko. Porządek obrad otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji. W porządku obrad w punkcie 5 mieliśmy wystąpienie komendanta Komisariatu Policji w Czersku, pana Sebastiana Pastuchy. Wczoraj kontaktowałem się z panem komendantem, potwierdził swoją obecność. Niestety przed pół godziny dzwonił i przekazał przez sekretariat, że nie może dzisiaj uczestniczyć w sesji, dlatego będę wnioskował o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji. Czy są inne uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych? Może jeszcze się wstrzymamy. W sesji od tego momentu uczestniczy 19 radnych. Głosujemy nad wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 5. Wystąpienie komendanta Komisariatu Policji w Czersku pana Sebastiana Pastuchy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad tego punktu? Proszę o podniesienie ręki. 18 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy pan Wieliński nie głosował, rozumiem? Nie, nie głosował. Dobrze, w głosowaniu brało udział 18 radnych. Zmienia nam się punktacja w porządku obrad. Tak kolejno trzeba przenumerować ustalony porządek obrad. Zakończymy na punkcie 12. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Projekt protokołu z 10 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Dodatkowo został radnym przesłany w wersji elektronicznej. Każdy z radnych miał możliwość zapoznania się i złożenia ewentualnych uwag. Uwagi, które zostały złożone, zostały uwzględnione w projekcie protokołu. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby obecnie złożyć uwagi do protokołu? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu z 10 sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki. 19 głosów za. Protokół został przyjęty. Punkt 4 porządku obrad. Sprawozdanie z pracy burmistrza w okresie między sesjami. Sprawozdanie otrzymali Państwo z materiałami na dzisiejszą sesję. Ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja rady chciałaby się odnieść do sprawozdania z pracy burmistrza? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych ma zapytania, uwagi do tego punktu? Nie widzę, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie burmistrza do wiadomości. Punkt 5. Po zmianie informacja na temat realizacji oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej zawartej w założeniach na 2015 rok, a przedstawionej na sesji w miesiącu maju. Informację otrzymali Państwo łącznie z materiałami na dzisiejszą sesję. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisje rady chciałyby się odnieść do informacji? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych ma zapytania, uwagi do tego punktu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Punkt
został zrealizowany. Kolejny punkt porządku obrad. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Do tego punktu otrzymali Państwo uzupełnienia w wersji elektronicznej. Dzisiaj jeszcze kolejne uzupełnienie, informacja dotycząca oświadczeń burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej. Macie Państwo przed sobą. Temat ten był przedmiotem posiedzeń komisji. Czy komisja rady chciałaby się odnieść do punktu? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z Pani Panów Radnych chciałby? Proszę bardzo, Pan Radny Kosowucki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz. Chciałbym zapytać odnośnie oświadczeń majątkowych. To nieszczęsne oświadczenie majątkowe koleżanki radnej Pani Rydzińskiej. Czy Pani Rydzińska nie powinna złożyć korekty oświadczenia majątkowego w zakresie załącznika dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej na imieniu gminy? Panie Przewodniczący, pytam wprost, czy Pana zdaniem Pani Radna prowadzi działalność z wykorzystaniem mienia gminy, czy nie? Płaci czynsz, pewnie odlicza ją w kosztach. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, tak czy nie? Dziękuję. Dziękuję. To, że Pani Radna Radzimska korzysta z tego mienia, to nie ulega wątpliwości, bo to już sobie wyjaśniliśmy, tak? Ale moje zdanie i w mojej ocenie również tu przedstawiałem tą opinię, że nie wykorzystuje tego na preferencyjnych warunkach. I to miało nie stanowić naruszenia przepisu prawa, o którym mówiliśmy. Proszę, Pan Radny Kozłowski. Ale czy powinna być złożona korekta do tego oświadczenia? Tutaj poproszę o wyjaśnienie Panią Mecenas. Bardzo proszę. Przede wszystkim nie znam jakby treści formularza. Nie wiem, jaki tam jest, jak brzmi punkt, który należałoby zamieścić. Czy to jest tylko informacja o tym, że ktoś prowadzi działalność, no to wtedy wystarczy napisać, że się prowadzi działalność. Jeżeli jakby opis rubryki, którą trzeba wypełnić, z treści tego opisu by wynikało, że należy wpisać miejsce czy mienie, z którego się korzysta, no to wtedy trzeba by wpisać, że to jest mienie gminne. Ale jeżeli takiej konieczności ten zapis jakby pod rubryczką, ten opis tej rubryki nie wymaga, to uważam, że nie. Dziękuję bardzo. Przyjrzę się tematowi. Jeżeli będzie taka konieczność, to zwrócę się do Pani Radzińskiej o złożenie korekty. Czy są inne uwagi do tego punktu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Proszę Pani Radna Zawiszewska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pani Burmistrz. Pragnę Państwa poinformować, że wpłynął do mnie wniosek z Rady Sołeckiej, Sołectwa Rydal w sprawie źle wykonanej inwestycji drogowej w 2014 roku, a chodzi tutaj o ulicę Księdza Kowalkowskiego Brydy na odcinku od Domu Kultury w kierunku rzeki Brydy. Na odcinku tym została położona cienka warstwa asfaltu. Położone zostały chodniki bardzo wysoko, że mieszkańcy mają problemy z wjazdem do swojej posesji. Ponadto zostały zasypane studzienki kanalizacji deszczowej, co powoduje, że zalewane są garaże i piwnice właśnie przy tych ulicach. O tym fakcie informował również we wrześniu na zebraniu sołeckim jeden z mieszkańców. Na dowód tego, jak wygląda ta ulica, tutaj przyniosłam dla Pani Burmistrz kilka zdjęć, które przekażę po złożeniu zapytania. Usłyszała Pani o tej sprawie już we wrześniu, w związku z tym mam zapytanie, na jakim etapie są rozmowy samorządu czerskiego z wykonawcą tej inwestycji w celu usunięcia w trybie pilnym tej usterki po prostu przed okresem zimowym, przed pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi. Wiem, że na ostatniej sesji też Pani Radna Bogumiła Robińska interpelowała, zapytała w tej sprawie, nie wiem jaka jest tutaj odpowiedź, ale z pewnością nie ma efektów żadnych, skoro tutaj Rada
Sołecka ponownie zwróciła się z wnioskiem, a dosyć ważna jest to sprawa przed, jak mówiłam, przed okresem zimowym, żeby jednak wykonawca naprawił tą nawierzchnię i ustosunkował się do wykonanej inwestycji. Kolejne, ostatnie zapytanie moje dotyczy budynku po byłej poczcie w Rytlu. Tutaj pragnę poinformować, że na zebraniu sołeckim pani burmistrz usłyszała od mieszkańców, że jest potrzeba, widzą potrzebę, żeby budynek po byłej poczcie jednak został, nie został sprzedany, został, żeby został przeznaczony na potrzeby sołectwa Rytel. Tutaj pani burmistrz argumentowała to tym, że decyzja jest taka, że w związku z zawartą, niekorzystnie zawartą umową budynek musi zostać sprzedany. Jednak tutaj pozwolę sobie zacytować zapis z jednego z portali tutaj lokalnych. Po tym spotkaniu ukazała się notatka, jednak później pani zapewniła, że w takiej sytuacji przy tylu krytycznych głosach gmina nie będzie realizować potrzeby budynku, realizować sprzedaży budynku po byłej poczcie. W związku z tym na ostatniej sesji 30 września pozwoliłam sobie tutaj zaproponować pani burmistrz rozważenie trzech wariantów, żeby budynek po byłej poczcie został przeznaczony jednak na cele sołeckie. I w odpowiedzi już otrzymałam tutaj 21 października od pani burmistrz odpowiedź, że budynek jednak zostanie sprzedany. W związku z taką sytuacją, w związku z takimi odpowiedziami mam zapytanie, czy jest realna szansa, żeby jednak tutaj pani burmistrz zmieniła zdanie i nie sprzedawała tego budynku po byłej poczcie, pozostawiła go na, jednak na cele sołectwa Rytel, o co prosili mieszkańcy na zebraniu we wrześniu, i czy jest szansa, w związku z zawartą umową, czy jest szansa, żeby w budżecie gminy na 2016 rok zabezpieczyć kwotę tutaj 180 tysięcy dla Poczty Polskiej w celu wywiązania się samorządu z tak zawartej umowy. Bardzo bym prosiła w imieniu tutaj sołectwa Rytel, w imieniu mieszkańców Rytla o bardzo wnikliwe przeanalizowanie jeszcze raz tego tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radna. Proszę pani radna Fielek. Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Wysoka Rado. Moje pierwsze zapytanie dotyczy szatni w Zespole Szkół w Łęgu. Obecnie mamy sezon jesienno-zimowy i dzieci na dzień dzisiejszy chyba to jest jedyna szkoła, która nie posiada szatni. Także rodzice bardzo proszą, żeby tą sprawą się zająć i żeby wyodrębnić albo zrobić może jakiś projekt dobudowy albo cokolwiek, żeby te dzieci posiadały szatnie i mogły te ubrania swoje, kurtki pozostawiać w szatni. Drugie moje zapytanie dotyczy jednostek pomocniczych. Jednostki pomocnicze w naszym gminie wyodrębniają środki na zakup płyt judy. Także proszę, żeby dokonywać zakupu tych płyt, aby pocisnę w miarę możliwości może finansować z środków gminy i w ten sposób pomóc mieszkańcom w budowie ich dróg lokalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania, interpelacje? Proszę pani radna Kroplewska. Właśnie przyszli mieszkańcy, dopiero zwrócili się do mnie w przeszłym tygodniu. Proszę do mikrofonu. Dotyczy ona braku sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Elizy Orzeszkowej w Rytlu. Ta ulica to jest młoda ulica, jest to centrum Rytla, znajduje się w pobliżu oczyszczalni ścieków. Tam w przyszłym roku, 2016, mają zamieszkać 3 rodziny, ale na dzień dzisiejszy niestety, no mówię, jest to centrum Rytla, a nie budują sobie szamba czy powiedzmy też studni głębinowej. I dlatego też bardzo proszę, żeby ująć może właśnie tą budowę tej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na tej ulicy Elizy Orzeszkowej. Mieszkańcy zapewniają, że w przyszłym roku mają zamiar się przeprowadzić, jak tylko będzie woda. I pani burmistrz, mam jedno zapytanie. Tutaj już koleżanki też mówiły na poprzedniej sesji, koleżanka Rowińska. Czy były już prowadzone jakieś rozmowy, albo jaka jest szansa, żeby właśnie połączyć ulicę Popowską w Rytlu z ulicą drogą krajową E22? Czy
czy jest może, czy były rozmowy prowadzone? Wiem, że tam właściciele nie chcą się zgodzić na wykup gruntu. Być może jest inna jakaś szansa, żeby jednak docenić to, że mieszkańcy chcą skracać sobie drogi, nie chcą przez centrum Rytla dojeżdżać, szczególnie właśnie ten transport ciężki wyjeżdżający z lasu. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania? Proszę, pan radny Bieliński. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zanim przejdę do zapytania, pozwólcie Państwo, że wyrażę kilka zdań na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu, ponieważ tu i ówdzie padają nawet zdania podające wątpliwość i sensu istnienia Straży Pożarnej w Krzyżu. Dla mnie oczywiście są to opinie czysto egoistyczne, które niechętne inicjatywie i aktywności innych osób. Ja nigdy nie odważyłbym się kwestionować, istnienia żadnej organizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w jakiejkolwiek miejscowości naszej gminy. I nie tylko. Wręcz przeciwnie. Uważam, że tego typu organizacje są bardzo potrzebne społecznie. Chciałbym powiedzieć tak, że w tych miejscowościach, gdzie funkcjonują OSP, mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni, ponieważ w przypadku pożaru czynnego żywiołu to najczęściej miejscowi strażacy są jako pierwsi, by udzielać pomocy poszkodowanym w ratowaniu ich mienia, ich dobytku. Straż Pożarna w Krzyżu funkcjonuje od wielu dziesięcioleci, ma swoją historię, ma swoją tradycję i została zbudowana remiza strażacka w czynie społecznym mieszkańców sołectwa Krzyż ich rękoma. Oczywiście budowana była w latach 60. Wówczas nie było takich możliwości, nie było pewnie myśli projektowej, żeby budować straże na obecnym poziomie, te budynki, ale od tego czasu oczywiście ten budynek remizy nie był w ogóle modernizowany. Dopiero teraz, od kilku lat, właściwie od dwóch lat rozpoczęto jakieś plany modernizacyjne, które nie zostały do końca zrealizowane. Wykonano projekt w kwocie, bo tutaj też padają pytania, ile środków pochłonęła remiza w Krzyżu. Praktycznie tylko koszty projektu, który dzisiaj nie jest realizowany, ponieważ to był projekt modernizacyjny, a koncepcja jest zupełnie inna w tej chwili. Chodzi o budowę nowej remizy, ale to nie są zmarnowane pieniądze. Ten projekt może być wykorzystany do budowy nowej remizy po pewnych modyfikacjach, ale to już będą na pewno nieduże środki, żeby ten projekt mógł być realizowany. Mówimy tutaj o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Uważam, że powinniśmy być pełni uznania dla tych ludzi i wdzięczni za to, co robią, ale musimy im stwarzać odpowiednie warunki do funkcjonowania. No nie może być tak, oczywiście, ale chcę konkludując, nie może być tak, że strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu mają bardzo trudne warunki egzystencji. Już kiedyś powtarzałem, dlatego mam pytanie. Tutaj Urząd Gminy wystąpił z zaproszeniem do składania ofert. Jeśli pojawi się jakaś oferta, czy jest jakaś realna szansa, żeby pomyśleć w przyszłym roku nad realizacją pierwszego etapu, którym to jest wykup działki pod OSP w Krzyżu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Rupińska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz. W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację dotyczącą limitów przyznanych pracownikom wykorzystującym samochody prywatne do celów służbowych na terenie gminy, mam pytanie. Dlaczego Pan Domiński, który bywa w urzędzie i w gminie nie we wszystkie dni tygodnia, 3 lub nawet 2, zajmuje się wycinkiem spraw gminnych, tworzeniem spółdzielni socjalnej, ma wyższy limit niż wiceburmistrzowie, którzy są w pracy codziennie i zajmują się znacznie szerszym zakresem pracy. Drugie moje pytanie, nawiązując do tej samej interpelacji, w ramach której prosiłam o wykaz wynikających z polecenia wyjazdu służbowego, tak zwanej delegacji, pracowników, którzy wykorzystywali prywatne samochody
Informacji takiej nie otrzymałam. Dlatego ponawiam prośbę o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie. Proszę o wykaz pracowników, kwot i kilometrów wynikających z delegacji za bieżący rok, też informacje o podstawie prawnej odmowy udzielenia takiej informacji. Proszę, to już ostatnia interpelacja, w kontekście informacji i doniesień medialnych o wyjaśnienie, jakie okoliczności, czy to dodatkowe obowiązki, spowodowały zwiększenie wymiaru czasu pracy pana dyrektora Czachowskiego i wzrostu jego wynagrodzeń, ponieważ nie przekonuje mnie stwierdzenie, że pracuje dłużej. Na stanowiskach kierowniczych to do zasady nie ma normowanego czasu, pracuje się do zwycięstwa, więc chciałabym się dowiedzieć, jakie to okoliczności wpłynęły na zwiększenie jego wymiaru czasu pracy. Ponadto chciałabym prosić o wykazanie, jakie jest miesięczne obciążenie budżetu gminy pod bieżącym kierownictwem. Mam tutaj na myśli dyrektora i zastępcę w stosunku do obciążenia, kiedy dyrektorem był lekarz, na przykład pan Gliniewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kosowski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja już poniekąd w czasie składania wniosków na ostatnim spotkaniu w sesji Rady Miasta zapytałem o raport otwarcia. Są to tematy, które podejmują mieszkańcy, no i dzisiaj przyszło mi w roli interpelacji zgłosić jako interpelację. Raport otwarcia, czyli minęło 11 miesięcy, na miesiąc mamy rok, tego raportu nie ma. Pani burmistrz mi opowiadała, że ten raport się pojawi, w którym między innymi, mam nadzieję, będą zawarte informacje dotyczące źle zainwestowanych środków unijnych w naszym mieście, bądź niewykorzystanych. Konkretnie zarzuty, które ciągle wytacza pan Niesiołowski, chodzi o defraudację pieniędzy i wyciągnięcie konsekwencji w tym zakresie. To jest jedna interpretacja. Druga dotyczy przejrzystości finansów publicznych. Jakie kwoty są przeznaczane na przelot zatrudnienia władz gminy? Łącznie z tymi informacjami, które wspominała koleżanka Rupińska, dotyczącymi naszego ZOZ-u. Kolejna interpelacja dotyczy, to też padło w pytaniu, a właściwie we wnioskach, ile osób korzysta z darmowych porad prawnych, jak to wyglądało na przykładzie ostatniego miesiąca i kto tych porad prawnych udziela. Nie ma pana komendanta policji. Chciałbym zapytać, co zadziało się w ostatnim miesiącu. Na ostatnim spotkaniu osiedla Tucholskiego był nasz dzielnicowy. Chciałbym zapytać o jakąś mapę newralgicznych miejsc. Czy komenda policji posiada takie zestawienie, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w naszym mieście, gdzie należałoby, na co należałoby zwrócić uwagę, gdzie należałoby większe środki przekazać czy wzmocnić. No i ostatnia moja interpelacja dotyczy jednej z wypowiedzi pani burmistrz i mieszkańcy bardzo chętnie do tej wypowiedzi wracają. Chodzi o te inteligentniejsze sposoby zdobywania pieniędzy. Pani burmistrz mówiła swego czasu, leżymy przecież w pięknych Borach Tucholskich. Ja chcę, by Czerwc nareszcie nie był pokazywany na mapie jako miejsce, gdzie czatuje się z fotoradarem na kierowców, ale jako miejsce przyjazne dla turystów, mówiła pani Fierek. Dodaje, że rocznie utrzymanie Straży Miejskiej sięgały od 600 do 700 tysięcy złotych. Dochody z działalności formacji natomiast według pani burmistrz sięgały średnio 1 200 000. Jak mówi, trzeba zadać pytanie, czy był to etyczny sposób zarobku. Zapewnia też, że znajdzie oszczędności na pokrycie kwoty, która już nie trafi do budżetu Czerwca z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów. Minął rok. Chciałbym zapytać pani burmistrz, co w tym zakresie pani zrobiła. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Deja, proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rada, pani burmistrz. Na terenie zespołu szkółowego powstała siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Jest to w sąsiedztwie drogi krajowej 22, także moim zdaniem w trybie pilnym powinno to zostać ogrodzone i oświetlone, bo po zmierzchu to już nie jest plac zabaw dla dzieci, tylko zacznie grupować się tam młodzież
i te ładne urządzenia mogą bardzo szybko zostać zniszczone. Druga sprawa, chodziłoby mi o przywrócenie, na poprzednich sesjach była rozmowa, że inwestor w trakcie budowy kanalizacji na odcinku Łąk Kęsza, Łąk Złe Mięso jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego tej drogi. Miejsca przecięcia drogi wzdłuż zapadają się, tworzą się dziury w miejscach, gdzie nawet asfalt nie był wycinany. Prośba taka o jakąś tam wizję w terenie i zwrócenie jakby uwagi wykonawcy, że powinno to zostać po raz kolejny przywrócone do stanu poprzedniego. No i mam nadzieję, że to się stanie jeszcze też przed okresem zimowym, bo później to już nie będzie miało sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Reszka, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowna Rado, mam dwa zapytania, interpelacje do pani burmistrz. Pierwsza wiąże się z umorzeniami podatku rolnego. W związku z tym, że 15 września upłynął termin płacenia trzeciej raty podatku rolnego, minął również czas na składanie wniosków o umorzenie. Biorąc pod uwagę pani wypowiedź, że uchyli się pani pod każdym wnioskiem, mam pytanie. Ile wpłynęło wniosków, ile zostało umorzone i na jaką kwotę? To jest jej pierwsza interpelacja. Druga pytanie, interpelacja dotyczy monitoringu, o którym tak głośno zostało napisane w czasie koniec 8 października, a na dany temat pani się wypowiadała. Mam pytanie, czy w związku z tym zleciła pani naprawę istniejącego monitoringu na terenie tutaj wypośrednio gminy, które jest? Jeżeli tak, to czy jest jakiś protokół pokontrolny? Ewentualnie jaka jest kwota naprawy? A jeżeli nie, to dlaczego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania? Proszę pan radny Bruski. Dziękuję panie przewodniczący. Mam interpelację do pani burmistrz. Cyklicznie odbywają się spotkania takie jubileuszowe, takiego typu jak 50-lecie małżeństwa. One są odbywane tutaj w urzędzie na tej sali. Są to sugestie osób, które przyprowadzają, młodych osób, członków rodzin, które przyprowadzają te osoby. Są to osoby starsze. Żeby dotrzeć na tą salę, muszą pokonać, tak jak my tu wszyscy, żeśmy dzisiaj dotarli na tą salę, pokonać te schody. One nie są zabezpieczone schody, ale jest taka sugestia, żeby, czy jest szansa organizowania takich jubileuszy na sali w CIT-ie. Przecież ten obiekt jest wyposażony w mniejszą ilość schodów, a także i windę. Druga interpelacja dotyczy miejsc parkingowych w centrum miasta. Pani burmistrz, dobrze by było, żeby dokonać rekonesansu tych miejsc i czy na komisjach radnych przedstawić, czy jest taka szansa wymuszenia parkowania w centrum miasta. Czy posiadamy takowe miejsca i czy by można było coś takiego stworzyć? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania, interpelacje? Nie widzę. Zatem bardzo proszę, pani burmistrz. Panie przewodniczący, panie radny, chodzi o rekonesans miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, bo nie zrozumiałam. Chodzi o ogólnie, chodzi o wymuszenie centrum miasta parkowania, znaczy ograniczenia parkowania, bo odbywa się to w ten sposób, że samochody stawia się o 7 rano, i ten sam samochód znika po 8 godzinach, po 12 godzinach. Czyli mieszkańcy sobie parkują, idą do pracy, a centrum miasta raczej nie jest takim miejscem. Chodzi o wymuszenie, żeby to po prostu, nie wiem, czy... Tak, żeby wymusić czasowe ograniczenie. No, tutaj wolność, dowolność w tym zakresie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są inne zapytania, interpelacje? Nie widzę, zatem punkt 7 mamy zrealizowany.